O mieleniu zboża w królestwie Niegorza. Między górami a brzegiem morza leżało państwo króla Niegorza. Ziarnonią zwano kraj ten bogaty, który się wsławił tym, że przed laty pierwszy jął ziemię uprawiać czarną i siać na polach dorodne ziarno. A plon niezwykły, trzeba to przyznać, w zamian dawała ziarnonia żyzna. Do dzisiaj sprawy tej nie wykryto, czemu w tym kraju zwyczajne żyto wzrost osiągało tak niebywały, że gdy król Niegorz w kaftanie białym jechał wśród łanów na koniu wronym, widziano tylko czubek korony. A król kierował konia tymczasem tam, gdzie pszenica rosła pod lasem i wołał, gładząc rumiane lica: moja pszenica wszystkich zachwyca, gdy we właściwym czasie ją zbiorę z 10 kłosów do mąki worek. Na myśl o mące król zmarszczył czoło, bowiem przypomniał rzecz niewesołą. Otóż w ziarnoni, w królestwie ziarna, mąkę mielono ręcznie, na żarnach. Były ku temu ważne powody. Tak meły mąkę wszystkie narody. Bo nikt z mieszkańców ziemskiego globu nie poznał jeszcze lepszych sposobów. A że mężczyźni, jak wiemy z kronik, niezwykle rzadko zsiadali z koni, bo ich czekały codzienne łowy na stada zwierząt w gąszczu Dąbrowy lub walki z wrogiem w obronie granic, czasu przeważnie nie mieli na nic. Ze wstydem trzeba wyznać, niestety, mąkę na żarnach meły kobiety. Król tylko córkę miał na tym świecie. Niezbyt dorodną, dziecię jak dziecię. I tak jak każe zwyczaj ziarnoni, dał jej po matce imię Pomponi. Przeszło lat parę, 10 bez mała, w których się stała rzecz niebywała. Z małej dziewczynki, ciemnej od piegów, dziewczę wyrosło bielsze od śniegu. Niegorz, nie tając wielkiej radości, wyprawiał uczty, zapraszał gości, by podziwiali na złotym tronie córkę w klejnotach, cudną Pomponię. Lecz mimo uczt tych i hucznych biesiad król ani razu spokojnie nie siadł, bo serce myśl mu truła okrutna. Czemu Pomponia jest ciągle smutna? Toteż wracając z przejażdżki właśnie, szepnął: dziś całą sprawę wyjaśnię. Dudnią jak werble złote podkowy po granitowym placu zamkowym. Konia do stajni powiódł koniuszy, a król tymczasem do córki ruszył. Witaj, Pomponio, kochana córko, czemuż to smutek osłania chmurką każde spojrzenie twych jasnych oczu? Czemu przebywasz wciąż na uboczu, zamiast z dworkami bawić się z połem, nucąc takt lutni pieśni wesołe? Czegoż do szczęścia brak ci jest? Czegoż? Powiedz, córeczko, spytał król Niegorz. Na to królewna: ojcze mój miły, to, że mi jest smutna, żarna sprawiły. Jak mam się bawić, jak śpiewać pieśni tu, gdzie niewiastom nawet się nie śni, że im ktoś ulży w nieszczęsnej doli i wyprostować plecy pozwoli. Ledwie słonecznych promieni parę niebo rozjaśni, a już u żaren stoją w ziarnoni niewiast tysiące. Do ciężkiej pracy z myślą o mące. Każda z nich kamień do ręki bierze i w tym kamieniu ziarna wciąż świeże miażdży na innym kamieniu wklęsłym bez słowa skargi na los nieszczęsny.
Kamień o kamień zgrzyta dokoła i krople potu błyszczą na czołach. Ile tu kropel codziennie spadnie wprost do tej mąki, nikt nie odgadnie. Oto mój ojcze, co wciąż mnie nęka, słowa podobne. Mąka i męka. Gdybyś spróbował kiedyś choć raz ty mleć na tych żarnach tak jak niewiasty, wnet byś zrozumiał, ile to treści w maleńkim słowie żarna się mieści. To sprawa pierwsza, a sprawą drugą nie chcę już ciebie zajmować długo. Wiem, że od dawna umysł wytężasz, aby godnego znaleźć mi męża. Prawie co tydzień urządzasz turniej. Lecz zwyciężają najczęściej durnie, którzy prócz silnych ramion i dłoni mają rozumu mniej od swych koni. To też oświadczam ci uroczyście. Zanim opadną z drzew złote liście, temu gotowam oddać swą rękę, kto skróci niewiast ziarno nich mękę i znajdzie sposób mielenia zboża godny pochwały córki niegorza. Dnia następnego, przed wschodem słońca, król wysłał w drogę lotnego gońca, aby nie szczędząc sił ani koni, dotarł do wszystkich osad Ziarnoni i tam powtórzył w najkrótszych słowach wieść, że królewna oddać gotowa rękę swą temu, kto nie na darmo głowę na karku nosi, kto ziarno zemleć potrafi sposobem nowym, godnym pochwały przyszłej królowej. Tak minął miesiąc, nadeszły żniwa, wiatr, co łagodną falą z gór spływa, muskał królewską flagę na maszcie, tuż ponad oknem w najwyższej baszcie, z której królewna już od tygodnia drogę do zamku śledziła co dnia. I teraz patrzy, widzi żniwiarze żyto na polach zbierają w skwarze, iskrzy się słońce na każdym sierpie. Słyszę, jak świerszcze cykają. Sierpień! Patrzy spod dłoni, wytęża oczy. Czy to złudzenie? Czy ktoś tam kroczy? To nie złudzenie! Otwórzcie dźwierze! Dwaj ku zamkowi jadą rycerze! Już przy zwodzonym stanęli moście. To nie rycerze, to ludzie prości. Zbiegła Pomponia po krętych schodach na plac zamkowy. Tam wojewoda grzecznie już witał przybyszów obu. Jeden był drwalem, zwał się Tramtobór. Drugi zaś, który wyglądał młodziej, Randow, najlepszy w kraju kołodziej. Twarz Tramtobora, dawno niemytą, zarost ocieniał gęsty jak żyto w owej krainie, a tuż pod nosem miał drwal wąsiska zlepione sosem. Randow zaś z twarzą czystą i gładką, co się zdarzało w tych czasach rzadko. Tyle do zamku przyniósł pogody, że pojaśniały ściany i schody. Tak się przynajmniej zdało Pomponii. Mocniej ścisnęła chusteczkę w dłoni i zza kotary w niemym zachwycie na kołodzieja spogląda skrycie. Patrzy i czuje w wielkiej rozterce, jak coraz mocniej bije jej serce. Randow tymczasem rzecze te słowa. Mój wojewodo, do króla prowadź. Jemu lub córce jego Pomponii rzecz ważną wyznać jesteśmy skłonni. Już przybysze stoją przed tronem. Niegoż poprawił złotą koronę, na ukłon gości lekko się skłonił i przesyłając uśmiech Pomponii rzekł: Przyjaciele, pilnie was słucham. Ponoć niesiecie miłe dla ucha wieści.
na które córka ma sławna z błogą nadzieją czeka od dawna. Na to Tramtobór. Nie chcę się chwalić, żem najsilniejszy ze wszystkich drwali, bo tu nie chodzi przecież o siłę, lecz tylko o to, co wymyśliłem. I tak zdobędę rękę twej córy, jakem Tramtobór z najwyższej góry. Poza tym, panie, wiedzieć ci trzeba, stamtąd, gdzie mieszkam, blisko do nieba, mówią niektórzy, że bardzo blisko. Zwłaszcza, gdy w górach hula wichrzysko. Otóż ten wicher pomógł mi właśnie, a w jaki sposób zaraz wyjaśnię. Praca przy żarnach niewiastom zbrzydła, więc zbudowałem drewniane skrzydła, które bez trudu wiatr wciąż obraca. Cóż to dla wiatru, drobiazg, nie praca. Skrzydła wprawiają w obrót kamienie, co miażdżą ziarna tak, że strumieniem płynie z nich mąka pięknie zmielona. O czym się zresztą wkrótce przekonasz. Odkrycie swoje, nie byle jakie, nazwałem bardzo pięknie wiatrakiem. Król na to. Świetnie! Praca niemała! Należy ci się za to pochwała. No i nagroda, o której marzysz. Lecz posłuchajmy, z czym twój towarzysz przybył strudzony w zamkowe progi. Wtedy rzekł Randow. Królu mój drogi, i ja przynoszę dobre nowiny. Jestem kołodziej, rodem z doliny. W tej to niezwykle pięknej dolinie niezbyt głęboka rzeczułka płynie, lecz kiedy wiosną topnieją śniegi, rzeczka wylewa, podmywa brzegi, pędzi przez pola z niezwykłą siłą, jakby w korycie ciasno jej było. Kiedym usłyszał słowa twej córy, gotowy byłem poruszyć góry. Aż kiedyś wreszcie, w ranek sierpniowy, taki mi pomysł przyszedł do głowy. Zamiast przy żarnach darmo czas trwonić, trzeba do pracy rzeczkę zagonić. I chyba tego dnia nie zapomnę. Z drzewa zrobiłem koło ogromne. Wbiłem w dno rzeki potężne pale, na nich oparłem oś, no i dalej poszło już łatwo. W ciągu godziny koło na osi z mocnej dębiny tak umieściłem, aby nurt wodny mógł je obracać w sposób swobodny. Koło to wprawia w obrót kamienie, co miażdżą ziarna, tak że strumieniem spływa z nich mąka pięknie zmielona, o czym się każdy może przekonać. Młynem nazwałem tę nową mielnię, która się w pracy spisuje dzielnie. Na to Pomponia. Pomysł wspaniały, godny nagrody i wielkiej chwały. Chciała coś jeszcze dodać, lecz niegoż przerwał. Tramtobór dokonał tegoż, co i kołodziej, więc moim zdaniem sprawa ta jedno ma rozwiązanie. Próba rozstrzygnie wszystko najprościej. Niech więc najbliższe dni nasi goście spędzą na pracy. Górę zamkową rzeka opływa. Na niej na nowo młyn niech zbuduje Randow z doliny. A na tym wzgórzu, gdzie dąb jedyny od lat samotnie ku niebu pnie się, niech nowy wiatrak Tramtobór wzniesie. W dniu oznaczonym, o samym świcie, i młyn, i wiatrak w obrót puścicie. Kto więcej mąki w ciągu dnia zmiele, temu wyprawię z córką wesele. Nadszedł nareszcie ów letni ranek. Pełen nadziei i niespodzianek, w całej ziarnoni kramy zamknięto. Święto mielenia, niezwykłe święto. Ba, nawet dzieci w dniu tym wesołym niegoż rozkazał zwolnić ze szkoły. Już słońce wzeszło dosyć wysoko,
pod zamkiem tłumy, gdzie sięga oko, widać jak nowi schodzą się gapie. Choć niejednemu pot z czoła kapie, każdy nad rzekę śpieszy, by z bliska świadkiem dziwnego być widowiska. Z dołu co prawda widzialność gorsza, ale tu właśnie przystanął orszak króla Niegorza, który za chwilę sygnał da swemu słudze trąbile, by ten z kolei innym już znakiem młyn uruchomił równo z wiatrakiem. Król uniósł rękę, królewna zbladła, biała chusteczka z rąk jej wypadła, bo oto wiatrak kręci się żwawo, a młyn ni w lewo, ani też w prawo. Randow jak ryba skoczył do wody, uwolnił koło od ciężkiej kłody, którą w ostatniej chwili z daleka na swoim grzbiecie przyniosła rzeka. I młyn też ruszył, ale tak wolno, jakby tę pracę bardzo mozolną wolał zostawić dla prostych ludzi, niźli samemu za nich się trudzić. Koło południa u tramtobora mąki już było pełno w trzech worach. Tymczasem Randow przy swoim młynie miał jej zaledwie niecałą skrzynię. Wtedy tramtobór krzyknął ze wzgórza. Koło się z trudem w wodzie zanurza. Nie zmogą skrzydeł mych wodne młyny. Czeka cię klęska, chłopcze z doliny. Moje zwycięstwo jest całkiem pewne. To ja poślubię piękną królewnę. Blada Pomponia z rozpaczy mdlała, kiedy się stała rzecz niebywała. Wiatr, co dął w statków napięte żagle i targał drzewa, ucichł tak nagle, że wiatrak, który na owym wzgórzu wznosił skrzydłami tumany kurzu, natychmiast stanął i całkiem zamarł. Wtedy tramtobór ręce załamał i przykładając dłonie do brzucha, w skrzydła wiatraka jął tęgo dmuchać. Tłum na ten widok zaśmiał się szczerze tak, że zamkowe zadrżały wieże. Wreszcie zmierzch zapadł. Nadeszła pora mierzenia mąki. U tramtobora było jej tyle samo co rano, kiedy to wiatrak bez wiatru stanął. Zaś od Randowa w niemałym trudzie 8 skrzyń pełnych przynieśli ludzie. Niegorz zawołał. Zwycięzcy chwała! Młyn dzisiaj lepiej niż wiatrak działał. Randow kołodziej rodem z doliny dobrze zasłużył na zaślubiny. Wygrał, bo wybrał nie wiatr, lecz wodę. Niech więc mą córkę bierze w nagrodę. Dla tramtobora mam niespodziankę. Może poślubić wojewodziankę, pannę bogatą, choć niezbyt młodą, lecz obdarzoną wielką urodą. W dniu tym wieczorem w starym zamczysku król Niegorz tańczył na weselisku. Królewna bowiem słowa nie cofa, więc poślubiła chętnie Randowa. A drwal tramtobór pojął za żonę wojewodziankę, pannę Trambonę. Lecz zanim z żoną puścił się w pląsy, ogolił brodę i umył wąsy. Od zdarzeń owych wody niemało w morza z ziarnońskich rzek się przelało. Nikt dziś nie wspomni cudnej Pomponii, nie ma już nawet państwa Ziarnonii, ale na całej ogromnej ziemi, która się mieni srebrem strumieni, która swe wzgórza w zieleni nurza niby ogromne drapieżne ptaki. Do dzisiaj jeszcze stoją wiatraki, a tam, gdzie płyną szumiące rzeki, stoją i będą stały przez wieki stare,
poczciwe, skrzypiące młyny, które wynalazł Randolph z doliny. Każdy dzień rzeczy przynosi nowe. Dziś mielą mąkę młyny parowe, a dookoła wznoszą się liczne i spalinowe, i elektryczne. Wkrótce nam przyjdzie poznać się z datą, gdy elektryczność zastąpi atom. Lecz choćby człowiek cały świat zmienił, choćby na gwiazdy poleciał z ziemi, winien pamiętać, dłoń gospodarna jego pradziada zrobiła żarna, po to, by z mąki piec tyle chleba, ile dla wszystkich ludzi potrzeba.